Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony LLBK i znajdujemy się ponownie, moi drodzy, w Heroesach i zgodnie z tym, co obiecałem ostatnio, no niestety, czy obiecałem ostatnio? Tak, obiecałem ostatnio, jak się nie mylę. Musiałem rzeczywiście się cofnąć do tego miejsca. Rzeczywiście musiałem się cofnąć do tego miejsca, czyli rozegrać całą misję od nowa. To jest misja rozegrana całkowicie od nowa, ponieważ nie dałem sobie rady, na koniu. Jest to tak cholernie nie fair. Cała ta misja jest tak cholernie nie fair, że aż boli. To aż boli. Nie wiem, czy to czytałem, ale pozwolę sobie jeszcze raz przeczytać w razie wypadku. Posuwając się drogą, docierasz do zamku nekromanty leżącego na ruinach starego eratyńskiego miasta. Niektóre budynki wciąż jeszcze można rozpoznać, chociaż, przepraszam, choć pogrążone są w mroku zła. Odór śmierci napawa cię wstrętem i umacnia w postanowieniu, by ruszyć do walki. Mam nadzieję, że tego nie czytałem, w każdym razie szczerze musiałem, po prostu musiałem, ta misja jest tak, no cholernie jest nie fair, tak? Ja inaczej się wyrazić niestety nie mogę, ponieważ no, staram się być kulturalny, ale po prostu jest to tak niesamowicie nie fair. Ja tutaj grając na pionku miałem problemy, żeby w pewnym momencie odeprzeć przeciwnika, bo trzykrotnie zaatakował mnie tak dużą armią jak tam, jak poprzednio, na przykład widzieliście w odcinku. Tyle, że nie miał smoków i to była jedyna różnica. I szczerze mówiąc, ja się broniłem, ja się cholernie długo broniłem. Było mi ciężko, bo chyba robiłem, do tego miejsca doszedłem w jakieś, nie wiem, 2 godziny kolejne. Nie chcę się pomylić, ale zakładam, że około 2 godzin mogło mi zająć po prostu dojść do tego miejsca z powrotem. Nawet na pionku, więc no wiecie, tak jakby, no wiem, że zaraz będą śmiesznie, he, gówniak, nie umiem grać w tą grę. Trochę mogę przyznać, że nie umiem, no ale co mogę zrobić, tak? No nic nie mogę zrobić. Po prostu, no tak jakby nie umiem grać w takim razie, no i trudno, no ale i tak się czuję strasznie nie fair, że przeciwnik ma tak ogromną przewagę liczebną nade mną. Okej, on sobie odbije ten zamek z powrotem, tak, super. Ja go zaczynam atakować znowu. Okej, okay, start combat 400, dobra, bijemy. Znaczy o 400 może zadać, no dziękuję. I znowu pewnie tutaj będą jakieś jednostki pierdołowate, no jeden piki, nie, to już w ogóle super. Tak, są straty dla cyklop. Jeden czy tam coś. Najważniejsze, żeby mi cały czas odbijać coś tam. W sensie, ja tam mógłbym zostawić, prawda, jakiegoś Możesz sobie nam zostawić cyklo, nie, może nie, bo to on by mi to zabił szybciej niż ja bym zdążył zareagować. O, patrzcie, to ciekawe. Okej, ja mogę spokojnie użyć go na jednej osobie. No tak, bo nie mam żadnej magii, żadnego rodzaju magii. W takim razie magiczna strzała, uderzmy. 9, ile jestem w stanie im zadać? 300, czyli jestem w stanie zabić 3. Okej, poczekajmy do końca tury. Walimy. Okej, jeszcze jeden i jeszcze jesteśmy w stanie zabić kolejnych 2, super. Oho, ale niestety nam się oberwie. Liczy jest 17 straconych. Ja im zadajemy 300 obrażeń, dobra, bijemy. Może nie stracimy za dużo, 4 wilczych jeźdźców, no i behemot w takim razie. Powinien dokończyć to wszystko, super, okej. Okay. Ja tutaj chciałem tylko po to, żeby dojść do obserwatora, który da nam dosyć spory ogląd na sytuację. I proszę bardzo, mamy tutaj jednego z... Właśnie, zobaczcie, Istra znowu. Zresztą zaraz o nim pogadamy. Mamy tutaj jeden z namiotów klucznika, więc to będzie nam pewnie potrzebne. Ale kurczę, zobaczcie, Istra, on po prostu za każdym razem... Raz za razem, po prostu każdy pojedynczy raz ma cholernie dużo jednostek. Okej, okay, teraz może ich nie ma jakoś bardzo dużo, ale zdecydowanie nadal nie jest to mała ilość, tak? Okej, zrobimy sobie w ten sposób. Pojedźmy do klucznika i spróbujemy po prostu podjechać tam do Istry znowu. Tam już ktoś też od południa, jak widzicie, na nas będzie powoli szarżował, wydaje mi się. Okej, to jest Stacker, który powinien właśnie z nami walczyć poza, tak myślałem. Poza murami, ponieważ tam Istra się zabarykadował. I raczej nie mam zamiaru się zbić z Istrą samym w sobie. Przecież samą w sobie, nie wiem, ciężko mi określić, czy mam płeć tej osoby, czy też tego szkieleta. Ale tego już na pewno nie czytaliśmy. Czując, że konie potrzebują odpoczynku, zjeżdżasz na pobocze i zarządzasz krótki odpoczynek. Wciągając łyk wody z bukłaka, omiatasz wzrokiem okolice. Wyciągając łyk wody z bukłaka, omiatasz wzrokiem okolice, rejestrując w pamięci spustoszenie, jakie obecność nekromanty uczyniła w tej pięknej niegdyś okolicy. Ktokolwiek to zrobił, będzie musiał za to zapłacić. Drogo zapłacić.
Okej, okay, no niestety, ale tak jakby ja podjeżdżam tutaj ze złej strony w ogóle, bo powinienem teoretycznie przejeżdżać tymi właśnie tej ścieżkami, tak? Żeby dostać się do każdego z zamków, a ja tutaj przejechałem jakby trochę inaczej. Trochę bardzo inaczej nawet bym powiedział. Okej, okay, tej rekrutacja sobie idzie dalej. Tutaj niestety rekrutacji nie mamy wcale. Czy kapitał będzie nam potrzebny? Raczej jeśli już mam gdzieś rozwinąć taki kapitał, to raczej będzie to miejsce to. I tutaj właśnie tak zrobimy, chociaż kurczę, z drugiej strony głupota. Głupota moja, bo w sumie mogłem zostawić te pieniądze, chociaż, czy ja wiem. Jest tak nieźle moim zdaniem. Tutaj sobie przede wszystkim też ogarniemy obserwatorium. Na ten teren, który tutaj mamy, żeby po prostu się szybciej na nim poruszać. Tak, tydzień kruka, super. Tydzień gotyka, powiedzmy, tak delikatnie. Znaczy, no oczywiście śmieszki śmieszkami, tak? Jak zawsze. Ale na razie przeciwnik nie wykonuje ruchu, więc jestem z tego powodu szczęśliwy w miarę. Jeszcze nam zostało pieniędzy, okej, okay. Więc jakimś cudem, nie wiem jakim cudem, no ale mniejsza o to. Więc sobie ulepszę na przykład goblin na hobgobliny, przede wszystkim. Czemu by nie? I podjedźmy do stajni, ponieważ będą nam potrzebne na pewno punkty ruchu na przyszły tydzień. Tak chcę zakończyć kolejkę, ponieważ tak nie było mi to jakoś bardzo potrzebne. I jeszcze oprócz tego zrobimy sobie ulepszony ogrzy fort. Bo czemu mogę sobie w sumie to zrobić wcześniej, w sensie ulepszyć ogrzy fort i jeszcze liczych jeźdźców. Myślę nad tym, czy będzie warto, ale szczerze mówiąc nie, chyba już to po prostu zostawię. W takiej formie, w jakiej jest. Tego tutaj na dole praktycznie nie rozwijałem, jak widzicie. Praktycznie wcale, więc przydałoby się może w końcu. Może by mi się w końcu udało trochę więcej pieniędzy z tego zebrać. Jak tam, kto tam jeździ? Gunnar, okej. Okay. Tego mam totalnie gdzieś w sumie. Jeszcze mówiąc, z tego miasta nawet nic nie wyciągnę, więc w sensie wiecie, z tego, więc nie wiem, czy jest sens po prostu je rozbudowywać jakkolwiek. Tym bardziej, że to jedyne co mam, to mnie interesuje to, że mamy tutaj... Ja mam tutaj dom rady miasta, bo kapitalu chyba nie mogę, tak? To był dom rady miasta, chyba dało się zrobić i to było maksimum, tak? Czy jeszcze coś? Nie, ratusz, okej. Okay. Mam tam po prostu ratusz i to jest wszystko. Nic więcej mi tam nie jest potrzebne. Jeśli chodzi o to miasto na dole, też raczej nie będę go rozwijał, bo nie mam po prostu żadnej takiej potrzeby wewnętrznej. Czy te gryfy? Nie, nie chcę ich atakować w takim razie. Jak są, to niech sobie będą. Jak widzicie, nie zwiedzałem tutaj jakoś za bardzo, ja po prostu tutaj odbiłem to, ponieważ zaraz później, chwilę później, dosłownie zaatakował mnie komputer. Tutaj. I no tyle, tak? Po prostu. Okej, okay, to sobie już mogę teraz wydać parę groszy, bo mi to nie jest potrzebne. Odbijmy kolejny budynek i tutaj możemy od razu zrekrutować sobie tych wilczych jeźdźców, bo jeszcze ich mamy. Jeszcze mamy tą jednostkę, prawda? Więc można chociaż tyle zrobić. Stoi balistyka, okej. Okay. W sumie to czy my oddaliśmy tą... Pewnie nie oddaliśmy jej. Okej, okay, tam sobie przejął nam ten zamek, niestety, przeciwnik. Atakujmy, uciekając spadać. Zobaczcie, ja teraz się skupiam trochę bardziej na tym, co robię tutaj. Drzewo wiedzy, okej, okay, super, miło. Zbierzmy jeszcze to, ogarnijmy tą kopalnię siarki. I tak, nie wiem, czy oddaliśmy już temu... Nie, przepraszam, to jest balistyka znowu. Temu tej, jasnowidzowi nie oddaliśmy jeszcze tego puklerza, co? Jasne, że nie, ale z drugiej strony 4 do obrony może być fajne. Nikt nigdy nie powiedział, że nie. Tutaj patrzę w ogóle, co jeszcze mamy. Siła, zdrowie wszystkich jednostek. Jeden punkt to jest tak średnio. Uncje siarki jeszcze dodatkowo nam dochodzi. Kurczę, strasznie dużo tej siarki możemy mieć już niedługo. Może już nawet niedługo nie będę musiał się martwić jak bardzo o pieniądze, prawda? Hehe. Tylko szkoda, że tylko w Heroesach, prawda? Hehe, żartami. No, ale w każdym razie teraz jedziemy dalej na północ. Myślę, że no spokojnie sobie tutaj poogarniamy to. Że bardzo mamy tutaj jeszcze dodatkowo zamek, który nie został w ogóle przejęty przez przeciwnika. Dobra, zacznijmy od ataku gdzieś tutaj. Może powinienem był sobie ogarnąć trochę inaczej jednostkami tutaj to wszystko, ale szczerze i tak jestem zadowolony z tego, co się dzieje. Okej, okay, jedni załatwieni. Jeszcze liszę tutaj. Super. Tutaj leci w jednych, w drugich. I urukowie powinni załatwić całą resztę teraz. Dokładnie. I się udało nawet bez strat, bez ruchu przeciwnika, powiedzmy sobie szczerze, nawet to zrobić. Więc no, jestem zadowolony, aczkolwiek teraz nadal chciałbym kontynuować jakby moją ekspansję na północ, aby im odebrać zostały dwa zamki, które tam widziałem, ale poczyszczając nadal mi się nie podoba to, że oni na koniu byli w stanie mi takie rzeczy zrobić, w sensie mieli aż taką rekrutację po tak krótkim czasie, jakby na to nie spojrzeć. Znaczy no, wiecie czego może to wynikać? Uciekają, dobra, to spadać. Może to wynikać z tego, iż po prostu oni nie byli... O, patrzcie, kolejny nie odbity zamek, chyba że oni odbili te zamki. Nie, przepraszam, to nie jest zamek, to jest po prostu jakaś tam budowla w tym ciemności. Czarni, coś dobra, atakujemy. Ekspa, wszystko. O, nawet jeszcze mi się oberwało.
Cóż, dobra, nie obchodzi mnie to szczerze mówiąc jakoś bardzo. Ale tak czy inaczej, no... Nie wiem, co tutaj się mogło stać w sumie do końca. Ciężko mi to określić tak bezpośrednio. Mamy znowu walkę z przeciwnikiem. Ponieważ po prostu no wtedy mi spuszczał taki pierdzień. Znaczy ja tak jak mówiłem, już od samego początku praktycznie była ta cała misja bardzo mocno nie fair. Że może powinienem to zrobić trochę inaczej, bo teraz patrzę to tak trochę mi punktów ruchu brakuje. Mogłem to inaczej po prostu rozstawić, no ale już teraz troszkę za późno na to moim zdaniem. Okej, okay, zew krwi można komuś rzucić, mogę dać urukom w sumie. Urukowie akurat będą teraz rzucali. Okej, okay, tylko 10 arcyliszy zabili. Tam 10 arcyliszy. Vampir Lordów. Okej, okay, ich nie uleczymy, ich możemy uleczyć jeszcze. Dawaj teraz tak, Rocky 500, dobra, bijemy w te wampiry. Okej, okay, żaden problem. Tutaj kończymy arcylisze. Myślę, że damy sobie radę z problemu, dokładnie. Tutaj walimy zombie. Behemoth znowu wampiry. To już będzie tyle. To już jest koniec praktycznie do przeciwnika. Kwestia jedynie tych zombiaków właśnie, żeby to zrobić. Jak widać, straty są... Okej, okay. Można było pewnie to lepiej rozegrać, tak jak mówię, jakbym inaczej rozstawił jednostki. Ale i tak się cieszę, że z tego co tutaj jest. Tutaj znowu kurczę jakiś budynek, nie jestem pewien co to jest za budynek. Tak, to jest zdecydowanie jakieś kolejne miasto. Bo zauważyłem, że tutaj wszedł całun. Okej, okay, i znowu jest to chronione, tylko przez jak dużą ilość jednostek. No spokojnie, do zrobienia. Bez problemu moim zdaniem. Okej, okay, będą w stanie tutaj dojść. Behemoty w takim razie dalej. Zostawiamy. Ogry również. Wilczy jeźdźcy również do przodu. I hobgobliny również naprzód. Okej. Okay. Przestałem się na co właśnie zaatakować, ale myślę, że chcę arcyliszy przede wszystkim wyłączyć z walki tutaj w ogóle. Teraz tak, 1K jestem w stanie im zabrać. No to jest dosłownie za dużo, raczej sobie tym inaczej poradzimy. Tutaj wampirzych lordów próbowałem walnąć, a jeszcze dużo mi to niestety nie dało. No i posypane niestety tutaj mamy. Okej, okay, walimy teraz smoki. Dziękuję, do widzenia. Poszły. Super, dobra, damy sobie radę bez problemu z tą armią ich też. Właśnie tylko, czy komputer będzie miał też na tyle małą armię teraz, żeby mi tutaj nie narobić problemów. Czemu nie mogę wesprzeć tych jednostek? A nie mogę przekręcać ziemi rzucać zaklęć. Zapomniałem o tym, szczerze mówiąc. Naprawdę, przepraszam, zapomniałem o tym. Głupota moja. Mogłem tutaj w sumie walnąć w tych wampirzy lordów też znowu. A dobra, jakoś to ogarniemy. Mam nadzieję przynajmniej taką. Okej. Okay. Nie ma tego złego. Ci wampirzy lordowie powoli tutaj padają. Tutaj atakujemy na... To nie są szkielety, tylko szkieletory? Kościeje. Okej. Okay. Muszę zapamiętać w końcu nazwy tych jednostek, bo nadal ich nie pamiętam. Bo w takim czasie gry jeszcze nadal nie pamiętam tych nazw jednostek. Wiem, przepraszam. Tutaj w ogóle nie mieliśmy dostępu, dlatego też nie atakowałem w te zombiaki. Jak widzieliście, próbowałem tutaj dojść. A behemoty najwyraźniej nie miały punktów ruchu na tyle. Okej, okay, tu się udało co nieco. Jeszcze dodatkowo możemy do tego trochę golda zebrać. I kopalnie złota, i więcej złota, i jeszcze więcej złota. Spoko, nie narzekam. Tym bardziej, że w zamku jakoś tutaj widzę, że dużo jednostek nie ma. Dobra, co jeszcze można tutaj rzucić do przodu? No ale nic, szczerze mówiąc, to jest wszystko. Okej, okay, cyklopi dostali. Bijemy w bramę. W sumie mogłem zrobić tak, że właśnie, żebym gdzieś tutaj jakimiś jednostkami wyszedł bardziej do przodu. Ponieważ no była tutaj brama, tak? No, ta głupota moja. 290 jestem w stanie zadać, atakujmy. Trudno. Że może tym nie zrobiłem, no ale zawsze coś. Dobra, do przodu cały czas wszyscy. Behemoty. Nie chcę, żeby zatarasowały nam całkowicie drogę, więc na razie zrobimy tak. Wsparcie, aha, nadal jesteśmy na przeklętej ziemi, tak? Dokładnie. W takim razie zombiaki tamte walimy. Naszymi urukami. No i na razie to jest wszystko, co możemy zrobić tak naprawdę. Leczenie dla roków. Okej, okay. Znaczy przepraszam, to są ptaki gromu. Ja zawsze zapominam, mroki ptaki gromu, tak? Zdarza mi się, dosyć często ostatnio nawet. Dobra, i teraz jak to wygląda? Jaka armia. Ja już chyba rozumiem, dlaczego ten komputer był w stanie tak bardzo to wszystko rozwalić. Tutaj nam, w sensie... Myślałem, miał taką rekrutację, prawda, w trzech miastach. A właśnie, jeszcze miałem powiedzieć a propos Istry i komputera. To ja tutaj grając na pionku miałem z nim o tyle problemy,
że już na samym starcie on miał też niesamowicie dużą armię. To było dla mnie chore. Po prostu było dla mnie chore. Tutaj znowu coś mi kurczy zagradza, cały czas jakby tutaj był jeszcze jeden zamek. Może się okazać, że tutaj gdzieś... Oła. Może zaboleć, no, ale nie mam co z tym zrobić za bardzo. O kurczę, ale mam ograniczyć tutaj możliwości ruchu. Powiem szczerze. No ciekawie. Zobaczymy jak to będzie. Dobra, na razie startujmy. Okej, okay, Archanioł leży. Cyklopi to jeszcze pół biedy. Ale tak, przede wszystkim chciałbym się rzucić na 371, to im za mało. Okej, okay, na zombiaki. Nie chciałem atakować na kościeli, bo po prostu jest ich za dużo i bardzo duże straty miałbym w kontrataku. Ale w takim razie niech hobgobliny tutaj nas atakują tych kościeli, proszę bardzo. Okej, okay, mniej mnie boli atak od arcyliszy niż, w sensie od arcyliszy na ptaki gromu, niż gdyby ptaki gromu dostały od tych kościeli tutaj. Co mogę zrobić? Nie wiem, rzucę ze krwi w ten sposób. Co dalej? No myślę, że tutaj na tą 13 tutaj walniemy. Okej, okay, jest dobrze. Dobra. Jestem zadowolony póki co z tego, co się dzieje. Załatwione i dziękuję. Oj, mój błąd. Tylko głupio teraz straciłem wilczego jeźdźca. Przez moją własną głupotę, nawet trudno. Okej, udało się nam znowu odbić to. I kontynuujemy nasze natarcie dalej do przodu. Co nie wiem, co ptaki gromu chyba przerzucę na górę. Hobgobliny gdzieś tutaj na środek bardziej. Ponieważ one gdzieś tutaj pójdą atakować. Wilczy jeźdźcy do przodu. Behemoty do przodu. Ogry również do przodu. Myślę, że w tym stanie możemy zacząć atak nasz. Tak, piorun w arcylisze. Zobaczymy, czy damy radę ileś tam zabić. Nie jest to najlepsza ilość, najwspanialsza ilość zabitych jednostek, no ale jest i tak nie najgorzej nadal. Moim zdaniem przynajmniej. Tylko gorzej, że tam nasze ptaki gromu bardzo, bardzo mocno właśnie chciałem powiedzieć, że oberwały. Więc do obrażeń, no. Nie, będziemy się wycofywać, znaczy nie będziemy się wycofywali, tylko będziemy szli dalej do przodu. Przepraszam, nie wycofywali, tylko atakowali tych wampirów. Ponieważ to i tak zaraz wejdą behemoty i one zabiją sporą ilość tych jednostek. Znowu teraz ogry, które też robią, widzicie, ogromne obrażenia. Tak, ogr, omne. Kurde. Ale genialny pomysł na nazwę odcinka. I kurde, akurat teraz musiał mi wpaść, tak? W najgłupszym momencie, jaki mogłem. Okej, okay, trochę mi się oberwało nadal po sporach moich, ale i tak jak teraz już komputer oberwie, to raczej będzie po walce. W każdym razie, do czego dążyłem, to, że na przykład Istra właśnie miał niebotyczną po prostu ilość jednostek, tak? To były setki, jak nie więcej po prostu jednostek naraz. I po prostu no... Byłem w absolutnym szoku, jak on może mieć coś takiego na sam start. Bo tak jak mówię, na sam start miał setki jednostek. Ja się bardzo, bardzo musiałem się jakby spiąć, żeby być w stanie go pokonać na tym samym początku, żeby się wybronić w sumie bardziej. Okej, okay, ładnie. 400 obrażeń, żeby mi tylko nie weszło na morale. Gdzieś się tutaj na dół przeniosę tymi jednostkami, spróbuję tam z góry zejść, żeby oni się tutaj jakby też stawili do kupy. Oj, ale nie. To się behemota. No ale wszystko po to, żeby mieć dostęp do stajni, tak? Niedobrze. Dobra, ale udało się tutaj zabić. No ogry to są ogry, one ogry po prostu idą i sieką wszystko. Dobra. Behemoty niech tutaj dostaną leczenie. Kończymy. Mogło być lepiej, no ale nie źle i tak. W każdym razie, tak jak mówię, ci potrzebowałem tych stajni, chociaż patrzę. Jeszcze jednego bohatera ma takiego dosyć mocnego. Ciekawe. Dziwi mnie to, no ale cóż. Atakujmy. No, nie pozostaje mi nic innego do powiedzenia niż atakujmy po prostu. Ja, przepraszam, na cyklopy chciałbym, aby stanęły do tyłu. Królewskie. Hobgobliny również tutaj do przodu. Ogry również do przodu. Dawaj, zaczynamy. No teraz już myślę, że to będzie finał tego wszystkiego, tak jakby zwieńczenie tego, co mogliśmy tutaj zrobić. Cyklopy w cyklopy. Okej, okay, wampiry. Dziękuję. O, jeszcze przeżyły jakimś cudem. Nie wiem jak, ale nie chcę też wiedzieć.
Jeżeli mi tylko kurczę tej nie walną głupio, bo teraz to bardzo, bardzo właśnie duży błąd zrobiłem. Z tym, że na te wampiry poszedłem, wiecie co, ja się stąd przesunę po prostu. Tylko po to, żeby mnie oberwać właśnie jakimś czarem po tych jednostkach tutaj. Dobra. Myślę, że w arcyliszę. Czemu by nie? Jeszcze raz. Dziękuję, arcyliszy leżą. To jeszcze kusznice, to jest kwestia chwili dosłownie. Myślałem właśnie, że teraz dokończy to nasza wspaniała balista, ale niestety nie wyszło. Okej. Okay. Oberwał behemot, to mnie też nie boli. Zupełnie. Cyklopi. Niech to poleci rzeczywiście że nie wampir, tylko zombie. Okej, okay, tutaj sobie wampir zaatakował. Dziękuję po wampirze. Ci niech się przesuną gdziekolwiek, bo na razie ich tutaj nie chcę, żeby oni tutaj tak stali. No i teraz to już będzie kwestia tego, że będziemy cały czas walili jednostkami zasięgowymi, tak? Po prostu i tyle. Proszę bardzo. I następnej turze to kończymy. Można jeszcze behemot paść i też tak się stało. Dziękuję. Dziękuję. Okej, okay. No nie była to jakaś bitwa, w której jestem bardzo dumny, ale nie jest źle. Dobra, w takim razie chyba został już tylko jeden zamek przeciwnikowi, czy się mylę? Czekajcie. Chyba tylko jeden zamek gdzieś tutaj, tak? Gdzieś tutaj. Okej, okay, w takim razie zobaczmy tylko do naszego głównego zamku. Rekrutujmy, co się tam da. Czy w tym zamku jednym też mogę coś jeszcze wyrekrutować szybko? Tak, mogę. Znaczy wiecie, ja teraz tak wydaję też pieniądze głupio. Dlatego, bo próbuję cały czas wyrekrutować tak jakby sporą armię. I mieć tak jakby jeszcze też jedną armię na zapas. Gdyby coś się stało, prawda? A to jest dosyć prawdopodobne z moim szczęściem i moimi umiejętnościami. A jest to jeszcze jeden zamek, okej. Okay. Ale tam w takim razie jeszcze jeden musi być na północy. Na to wygląda, no bo tak jakby ten teren coś mi się nie podoba, żeby aż taki fragment był bez zupełnie niczego. Pozostawiony sam sobie. O właśnie, tam na przykład widzimy już jednego z przeciwników, który jedzie dosłownie na nas. Dobra, zaczynamy. Nawet się nie bawię w to, żeby się na tym martwić wszystkim. W sensie z zostawem jednostek, bo myślę, że i tak tutaj będzie to głównie kwestia jednostek naszych zasięgowych. Aha, wampiry tutaj sobie przyszły, to jeszcze sobie oberwą po drodze. Jak już tutaj padły na nas, do nas raczej. Wręcz ułatwi mi to tej zabawę. Urukowie, bonusik. I tak, urukowie niech walną w pikinierów tam. Super. Tutaj niech będzie strzał jeden, drugi w ten sposób. Tutaj leczonko. Okej, okay, cyklopy cały czas zostają. Cyklopi? Czy cyklopy? Cyklopy chyba się mówi. Cyklopi. Okej. Okay. Dobrze wiedzieć, prawda? Człowiek się uczy całe życie. Okej, okay. Jeszcze wychodzi? Nie. To walimy, kończymy. Przecież wydawało mi się, że się to odmienia na cyklopy, ale jak są cyklopi, to okej. Okay. Nie mam tak jakby, tak jak mówię, problemu z tym. Wiem, że tych jednostek też trochę tracę. Cholera, miałem zrekrutować tam jednostki, żeby on mi tego nie zabrał. No i super, no i teraz to spieprzyłem totalnie, no trudno. Zaczynamy. Zaczynamy od odwalenia w lisze, w arcylisze dokładniej. Oczywiście ich bohaterowie cały czas tam, prawda, mają jakieś tam manę i mogą nam rzucać bla bla, zaklęcia bla bla. No nic im to nie da, powiedzmy sobie szczerze. Tutaj chciałem przede wszystkim, żeby im zdjąć kontratak. Chciałem teraz walnąć tak. Tak. Chciałem powiedzieć, że kończymy, a nie skończyliśmy tych czarnych rycerzy, o dziwo. Bonus ich dla behemotów. Czarnych rycerzy. Padli, super. Bonusik dla wilczych jeźdźców. Dalej, cyklopi teraz w zombie. Zdecydowanie. Hobgobliny mogą tutaj zejść i dobić. Nieco. Chyba dosłownie pierdoła taka do zrobienia. Tutaj jeszcze na tych wilczych jeźdźcach to mi nie zależało, bo i tak miałem mało. Wydawało mi się, że kliknąłem na zjawy, a nie. Nie zrobiłem tego, znaczy się, o to mi chodzi. Więc mój błąd, przepraszam. Dobra, no i koniec, myślę. Już po komputerze, uff. Ja strasznie mnie irytują te bitwy, bo po prostu jest ich dużo. A ja robię takie straszne głupoty, tak, z tego wszystkiego. Dobra, pomijamy to i myślę, że po prostu dokończymy zaraz hobgoblinami. Jeszcze urukami. Przepraszam, dobra, załatwione. Ale na to wygląda na to, że to jeszcze nie jest ostatni zamek, jak powiedziałem, przeciwnika, więc wychodzi na to, wyglądałoby na to, że jeszcze gdzieś tutaj na północy znajduje się jeden jego posterunków. Oczywiście ja tutaj nie zbieram wszystkich jego posiadłości, bo uważam, że nie ma co. Ale patrząc na to, co tutaj się znajduje, to może bym sobie to darował jeszcze, bo boję się, że przez to przewalę trochę moją grę tutaj. Więc ja się stąd cofnę. On niech sobie tam porekrutuje jednostki. To mnie aż tak bardzo boleć nie będzie bolało. Ale jeszcze tam drugi bohater widzę, że się szykuje, więc okej. Okay. Czy tutaj mam coś do rekrutacji? Nie. A okej. Okay. I tak w tym mieście nie było co rekrutować.
Spoko. Tylko tak, gdzie był teleport? Nie pamiętam, gdzie był teleport. Czy tam gdzieś bardziej u góry, czy tutaj? Chyba gdzieś tutaj, tak mi się wydaje. Ja mówię tutaj o teleporcie oczywiście cały czas... o portalu po prostu, tak? Portalu przejścia, monolicie przejścia, jakoś tak się to nazywało. No na razie będziemy tak jeździć trochę tak, żeby po prostu jeździć, tak? Bo nie mamy za bardzo innej możliwości. Postaram się na razie wrócić do naszego głównego zamku i dopiero potem gdzieś tam jechać dalej z tym wszystkim. Właśnie, dokładnie, super, mamy nasz główny zamek, mamy tutaj porekrutowane jednostki. Zrobimy sobie wilczy wybieg. A, wiesz co mogę zrobić? Mogę najpierw sobie ulepszyć ten, jaskini behemotów. Ale trudno, w takim razie poczekamy, bo i tak nie mam praktycznie... nie mam praktycznie punktów ruchu. Siedlisko behemotów, to nie jest jaskinia behemotów, tylko siedlisko behemotów. Muszę się też nauczyć niektórych tych nazw, żeby nie wychodzić cały czas na idiotę. Znaczy wiem, że to będzie ciężkie, żeby nie wychodził na idiotę cały czas, no ale cóż, może mi się kiedyś uda. Co więc jeszcze mogę powiedzieć? No tak jak uważam, ja podtrzymuję decyzję. Podtrzymuję tak jakby moją myśl, że ta misja jest na tyle nie fair, że zrobienie jej na damce czy na królu to jest niemożliwe. Uważam, że jest to niemożliwe. Po prostu. Jeśli ktoś komuś się udało, naprawdę gratuluję. Serdecznie gratuluję. Pewnie to jest kwestia bardzo dużego doświadczenia i bardzo dużej znajomości ruchów komputera oraz bardzo, bardzo duże. Aha, tutaj był ten monolit, nieważne, mój błąd. I bardzo dużej ilości jakby planowania. Szczerze, bez tego uważam, że nie było szans na to, aby się to udało. Tam widzę, że już komputer praktycznie podjeżdża pod nas, więc robimy coś takiego, że tutaj szybko sobie coś wybudujemy. Mauzoleum, kryptodusz, czekajcie, mauzoleum to były lisze, tak, okej. Okay. Zróbmy sobie jeszcze ze 3 lisze w takim razie. No i spróbujemy tam dojechać, zobaczymy na ile możemy. A na pewno, no właśnie, chciałem powiedzieć, że na pewno nie damy rady w tej turze. Okej, okay, no ta armia jego, no to jest jego armia ostatniej szansy, w sensie, no... Właśnie, dlatego też on atakuje na ten zamek, bo tak jakby nie ma innej szansy na to, żeby przeżyć tutaj. Walkę z nami. Walę w krasnoludy, bo one mają dosyć sporo HP. Całą resztą stoję, bo nic nie ma innego do zrobienia. On tutaj będzie rzucał magią, ale szczerze mówiąc to, jeśli nam nie trafi tutaj w środkowy mur, to i tak nam nic nie zrobi. A myślę, że same zombiaki w tym momencie są w stanie tutaj pokonać przeciwnika, tak naprawdę, no właśnie, mówiłem. Już 12 many poszło, koniec, po przeciwniku, po komputerze. Tak, niech to sobie bije po nim, to jest już ostatnia jego tura. Tak jak powiedziałem. Dziękuję. Jeszcze go nie pokonał. Chwila, czemu on nagle zniknął ten zamek na górze? Czyżby on mi go przejął? Czekajcie. Tak! Skubaniec mi przejął w międzyczasie zamek na górze. Czy się mylę? Nie. Okej, okay, ja musiałem gdzieś popieprzyć, przepraszam. A wydawało mi się, że ja miałem ten zamek na górze przez chwilę podbity i... Nie, przepraszam, musiałem sobie coś pomylić zdecydowanie. A to wygląda. No ale okej. Okay. To w takim razie zaraz to zrobimy tak, żeby było tak, jak myślałem, że było. No i tak, zdziwiłem się teraz, bo już myślałem, że to będzie koniec. To będzie jego atak ostatniej szansy. No najwyraźniej nie był. Dobra, i tak. Myślę, że tak najpierw na arcylisze. To jest pierwsza rzecz, którą robię tutaj zawsze, z tego co zauważyłem. I myślę, że jest to rzecz w miarę sensowna. Nie mówię, że jest to rzecz dobra w kontekście ogólnym na przykład, w sensie na przykład w kontekście turniejowym, bo nie mam pojęcia, jak wygląda kwestia turniejowa tutaj właśnie w Heroesach, jaka jednostka jest pierwsza do ataku praktycznie, gdzie którą powinniśmy atakować jako pierwszą. No ale zazwyczaj to ja staram się rzucać na jednostki zasięgowe, ponieważ daje nam to przewagę o tyle, że tak jakby no wykluczamy je z walki w tym momencie dosyć mocno. Mogę w sumie rzucić zew krwi na Uruków właśnie. Zresztą oni mają turę po ograch. W co bić? No wampiry myślę, że bić, bo to jest jedyna jednostka, która może nam tam jeszcze trochę przeszkodzić. Znaczy, absolutnie nie widzę możliwości przegrania tego, ale nadal jest to jednostka, która może mnie trochę powkurzać. Dobra, wampiry bijemy. Tamci są i tak zablokowani, więc to mnie nie obchodzi. A jak spróbują nas walnąć, to zostaną kontratakiem od ataków gromu i dziękuję. W sensie, on, w sumie, bo to jest jeden licz, no właśnie. Został kontratakiem, dziękuję, do widzenia. W ten sposób, no szkoda, że behemoty akurat mają turę pierwsze. Przepraszam, drugie. A pierwsze mają hobgobliny, bo przez to nam się troszkę tutaj oberwało. Niepotrzebnie zresztą, no ale koniec, to już będzie koniec praktycznie. Myk, myk. Okej.
nie zrobiłeś tak jak chciałem do końca, no ale tak jak mówię, kwestia sekundy dosłownie, chyba raczej jednej tury. No. 96 wilczych rycerzy, to już chyba są nie tylko wilczy jeźdźcy, a wilczy rycerze. To mnie jedynie zabolało w tej całej tej bitwie. Okej, okay, to jeszcze nie jest koniec na to wygląda. Aha, bo to jest przeciwnik. Kurde, ślepy jestem jak... nie wiem co. Dobra, ostatnia walka na to wychodzi. Mam nadzieję przynajmniej w tej misji. No i akurat koniec odcinka, prawda, praktycznie. Nie, przepraszam, ta misja była bardzo, bardzo ciężka dla mnie. Ja naprawdę namęczyłem się przy niej i muszę to przyznać, że... tak jak powiedziałem, uważam, że jest to kwestia bardzo dużej ilości planowania, żeby tą misję przejść na wyższych poziomach trudności. Już nie mówię tutaj, tak jak mówiłem, o nawet damce czy królu, tylko mówię tutaj na przykład wieża. Na wieży już myślę, że trzeba naprawdę umieć grać, żeby tą misję przejść. Ponieważ tak jak powiedziałem też na początku, komputer startuje tutaj z ogromną przewagą setek jednostek. Wydaje mi się przynajmniej tak. Na po pierwszym tygodniu, jak to wygląda. Okej. Okay. Przejęty zamek, ale to nadal nie jest koniec. Czego jeszcze mi brakuje tutaj, co? Czy on się jeszcze gdzieś tutaj pojawi? Zaraz? Nie? Gdzie on jeszcze może coś mieć? Czekajcie, sorki, że tak znowu przedłużam, ale... gdzie coś jeszcze może mieć komputer? Czy ja mam jeszcze jakieś informacje o scenariuszu, których nie przeczytałem? Czekajcie, nie tak? A zostawujmy sobie w ogóle grę. Mam nadzieję, że zostawuję pod dobrym odcinkiem, bo nie jestem pewien, czy to jest odcinek 68. Tutaj był bodajże o scenariuszu. Jog, bla bla... musisz pokonać nekromantów, po prostu muszę pokonać nekromantów, okej. Okay. Jeszcze? Tak szczerze mówiąc, to tak średnio mi to idzie. Albo gdzieś są nekromanci jeszcze, których nie odkryłem. Bo nie wiem, co się stało. Ja tam głupio trochę zrobiłem z tym ruchem, no ale cóż. Gdzieś tutaj w takim razie może jeszcze jest zamek? O jest, proszę bardzo, jeszcze jeden zamek. Dobra, to już jest koniec, już nie ma szans po prostu na nic. Okej, nawet mają smoka, wow, brawo dla nich. Czy coś. Strasznie, ale czekajcie, z drugiej strony czekajcie, ile mam teraz zamków? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, z czego dwa były niepodbite. Czyli oni na start mają około czterech zamków. Jak to jest kurewsko nie fair. Jak to jest kurewsko, przepraszam, ale to jest naprawdę kurewsko nie fair misja. Strasznie. Znaczy, wiecie, ja rozumiem, że to ma być wyzwanie i w ogóle, ale... bez przesady. Uważam, że to jest jednak mimo wszystko lekka przesada, żeby dawać aż taką różnicę w zamkach, bo mieliśmy jeden, a on miał powiedzmy 3 czy 4 na początek. Komputer. Ja rozumiem, że no wiecie, komputer to komputer, jest głupszy teoretycznie od nas. I w praktyce również, tutaj w tej grze. Znaczy no, to są strategie, więc zawsze może być mądrzejszy od nas. Bo w ciągu sekundy zrobi wszystkie wyliczenia. W ciągu kilku sekund zrobi wszystkie wyliczenia możliwości, które zaistnieją tutaj w grze i jak może potoczyć się bitwa, tak? Można na przykład nie próbować do nas uciec, żeby zmienić tak jakby chociażby nawet grunt, żeby choćby głupi grunt zmienić i żeby dzięki temu na przykład, żebyśmy nie mogli rzucić czaru. Więc tak jak mówię, jest to kwestia tego, że no niby jest głupszy, a jest mądrzejszy, ale z drugiej strony, czekajcie, zobaczę co tutaj mam za możliwości, co to jest. Gildia magów na poziomie drugim, 3000 złota, albo rękawice jeźdźca. Wiecie co? Chyba wezmę rękawice jeźdźca, bo czemu by nie? Krekek musi skompletować wszystkie elementy legionisty i dostarczyć do miasta Hartford. Jeśli Krekek zginie, bla bla, przekroczy 30 poziom, bla bla. Ale co się stało? Oj, przepraszam, czy właśnie spieprzył? Chyba właśnie spieprzyłem, co? Chyba tak. Nie to miałem zrobić. Kichnąłem back. Znowu będziemy grali na pionku, ponieważ uważam, że no nie nadajemy się na razie na wyższy poziom, jeśli chodzi o walkę z nekromantami. Tak czy inaczej, stwierdzam, że może być to jedna z najtrudniejszych misji tutaj w całej kampanii, w wszystkich kampaniach, ze względu na przewagę komputera. I tyle. Okej, mamy troszkę przedłużony odcinek znowu. Oho, i zaczyna się, to będzie jeszcze troszkę bardziej przedłużony. Trudno, będziecie mieli 30, nie wiem, 5-6 minut może. Dni spędzone w poszukiwaniu Sandro po jego zdradzieckiej ucieczce okazały się bezowocne. Nikt nie widział opisywanego przez ciebie maga. Niektórzy zdawali się przypominać sobie imię, ale na pytanie skąd je znają i kto je nosi, wzruszali tylko ramionami. Zrezygnowałeś więc na jakiś czas z poszukiwań i postanowiłeś odwiedzić krewnych, którzy przeniesie się z Królot do Erati. Gdy przejeżdżałeś przez miasto o nazwie Hartford, jego burmistrz, łysawy człowiek imieniem Timis, odwiedził cię w gospodzie, w której się zatrzymałeś. Błagam, pomóż nam, panie Krekek, jeśli mogę cię tak nazwać.
Ponieśliśmy śmiertelnie poważną stratę. Rycerz o imieniu Tyranel, zakładam, że tak możecie go czytać, ukradł z naszego miasta artefakt, głowę legionisty. Ten artefakt, będący jedynym powodem, dla którego zaznaczano Hartford na mapach, jest dla nas niezmiernie ważny. Mówi się, że w okolicy są też inne części legionisty. Może mógłby się dla nas zdobyć? Gdy uda nam się złożyć cały artefakt, Hartford stanie się kwitnącym miastem. Nie możemy zaoferować ci wysokiej nagrody, ale zawsze będziemy świętować na twoją cześć i zawsze będziesz tu mile widziany. Słuchając Nimisa, nasuwają ci się skojarzenia z poprzednimi poszukiwaniami artefaktów. Być może Sandro w jakiś sposób maczał w tym palce. Pewnie i tak pomógłbyś tym biednym ludziom, ale teraz na myśl o Sandro nie powstrzymałyby cię dwa tabuny koni. Okej, okay, no... Trzymam sobie... Średnio napisana moim zdaniem kwestia burmistrza, ale oprócz tego jest okej. Okay. Pytanie tylko, z czym będziemy walczyć? Czy będziemy walczyć z nekromantami? Jeśli tak, to ciekawie. Nie powiem, że będzie ciekawie. Oprócz tego, kurczę, że Krekhek... Że Krekhek jest, kurczę, tak jakby, no... No... Czekajcie, zobaczcie tylko, co jest potrzebne. Ja mam wszystko. A nie mogę tego w ogóle wybudować. Jak ja w ogóle mało rzeczy mogę wybudować? O kurde, Niedobrze. Szczerze mówiąc. Później, czy będą mi potrzebne balisty? Nie wiem, ja bym to na razie zostawił po prostu i jeździł z tym, co mamy, ale... Ciekawie się zaczyna misja. Tak jakby, myślę, że ta niego taka jakby dusza barbarzyńcy tutaj zadziałała i wiecie, że takie, o kurde, będę tutaj poważany i tak dalej. A z drugiej strony dziwi mnie to, że tam i tak pomógłbyś tym biednym ludziom, że Krekek jest taki miękki trochę. W ogóle widzę, że nasza mapa nie będzie zbyt duża, to jest bodajże mediumek tylko. Więc spoko, albo może nawet i small. Nie, wydaje mi się, że to jest medium. Dobra, w takim razie moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, że możecie zostawić suba, dać łapkę, wpaść na naszego Discorda, albo, do czego was serdecznie zachęcam, zostać moimi patronami na Patronite, ponieważ każda złotówka nam się przyda. A ja się z wami żegnam, do zobaczenia i na razie.